Próbujesz wykonać instalację najnowszej odsłony okienek, jednak bez względu na to, jaką wersję wybierzesz, za każdym razem otrzymujesz komunikat mówiący o tym, że na tym komputerze nie można uruchomić systemu Windows 11. Jeśli tak, to w kilka minut rozwiążemy ten problem. Nieważne, czy instalację wykonujesz na starszym komputerze, czy nawet na maszynie wirtualnej. A jako, że sposób ten został oficjalnie zakomunikowany przez samo Microsoft i służyć ma obejściu TPM-2.0 w wyjątkowych sytuacjach, to jest on również jak najbardziej bezpieczny. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Tekmanie HD. Zapraszam! Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama po oprogramowanie pokroju Officea czy Windowsa. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób. A z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odbyć Led. stronę. Sposób, który Ci pokażę służyć ma w wyjątkowych sytuacjach, ale skoro jesteś pewien, że nie można u Ciebie ustawić BIOSu w trybie UEFI z opcją bezpiecznego rozruchu i wciąż bardzo Ci zależy na instalacji, to w oknie, w którym widnieje napis o niespełnianiu minimalnych wymagań systemowych kliknij dwa razy wstecz. Przycisk ten znajduje się w lewym górnym rogu. Teraz wciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, po czym kliknij klawisz F10. Pojawi się takie oto okno. Wpisz w nim regedit, dokładnie tak jak widzisz teraz na ekranie, czyli małymi literami bez odstępów i wciśnij klawisz enter. Ta komenda spowoduje wyświetlenie rejestru kluczy. W nim rozwiń drzewko katalogu maszyny lokalnej, czyli local machine. Następnie rozwiń drzewko system. Tutaj już kliknij prawym przyciskiem myszy na katalog setup, co spowoduje rozwinięcie menu kontekstowego. Najedź na nowy, przesuń kursor do prawej i kliknij w klucz to utworzy nowy katalog, zmieni jego nazwę na lab config. Bardzo ważnym jest, aby wpisać wszystkie nazwy dokładnie tak, jak jest to wyświetlane teraz na ekranie. Jeśli zdarzy ci się zamienić wielkości liter, czy dodać odstęp pomiędzy słowami, funkcje, które to aktywujemy, po prostu nie zadziałają, więc naprawdę weź to pod uwagę. Teraz kliknij w świeżo utworzony katalog, po to, abyśmy byli na pewno wewnątrz niego. Przesuń kursor do prawej i na białym polu kliknij prawym przyciskiem myszy, co znowu rozwinie menu kontekstowe. Teraz znajdź na nowy i kliknij wartość DWORD 32-bitowa. Zmień nazwę na bypass TPM check, pamiętając znowu o dużych jak i małych literach. Gdy potwierdzisz zmianę nazwy, dwukrotnie kliknij na ten utworzony klucz i wpisz 1 oraz zatwierdź wprowadzoną zmianę przyciskiem Enter lub klikając OK. Teraz powtarzamy akcję z utworzeniem drugiego klucza, czyli znowu prawy przycisk, nowy, wartość 32-bitowa. Teraz tylko nazwa trochę inna. Wpisz Bypass Secure Boot Check i zatwierdź. Tak samo jak wcześniej i tu zmieniamy wartość na 1. Zamknij teraz obydwa z otwartych okien i powróć do instalatora. Wpisz klucz do aktywacji systemu. A jeśli go nie masz, to na stronie www.tkmaniakhady.pl znajdziesz mój pełen materiał, w którym pokażę Ci, jak można taki zdobyć i to, i to o wiele taniej. Jak widzisz, po operacji, którą tu wykonaliśmy, udało się dokończyć pełną instalację systemu. Ale gdybyś jednak potrzebował pomocy przy samej instalacji, to pełen poradnik również w formie przeprowadzenia Ciebie krok po kroku odnajdziesz na mojej stronie. Wystarczy najechać na menu komputery i tam poniżej jest sekcja systemu operacyjnego Windows. Jeśli podoba Ci się to, co robię na kanale, to od niedawna można wspomóc moją pracę bezpośrednio przez YouTube. Wystarczy kliknąć przycisk WESPRZYJ. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Dziękuję też obecnym patronom, do których możesz dołączyć i Ty poprzez serwis Patronite. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.